moich wszystkich subskrybentów od tego obgadywania innych. Jest to takie przyjęte trzeźwienie na błędach innych. Jest po prostu... Ja zobaczyłem, że no, to było fajne, nie? Kiedyś. Że tam komuś dupę obrobiło i tam człowiek myślał, no ale mnie jest, ja idę dobrą drogą, bo mi się to nie przydarza, nie? I jest wszystko fajnie. Ale teraz ja muszę stwierdzić po jakimś czasie, że szukanie tych błędów u innych, nawet jakby wszyscy zapili, to mnie to nie pomoże utrzymać trzeźwości. To nie jest dobra droga, nie? Patrzenie się, kto zapił, komu się nie wiedzie. Bo to trzeba równać do najlepszych, a nie do najgorszych. Czyli jak to wielu mówi, trzeba trzymać się z tymi, co zwyciężają. Także ja nie staram się nie obgadywać kogoś. Oczywiście bardzo mnie interesuje to, czy ktoś nie pije, czy po prostu dalej idzie tą drogą, czy zrezygnował. Bo nieraz tak mi się przydarzyło już, no, kiedyś miałem grać z jednym gościem, a on mówi, wiecie, to nieprawda, że ja nie piję 11 lat, bo ja tak naprawdę piję, nie? No i dobrze, że mi to powiedział, bo nie wiem, jakbym się zachował, jakbym no, w przerwie dla zespołu nagle zobaczył, że on wali. Nie wiem, czy jakbym się tam poczuł. To jest jedno. Drugie było o tej sile wyższej. I ja powiem tak, że oczywiście szanuję tych ludzi i im poklaskuję, którzy uważają, że do wszystkiego doszli o własnych siłach, własną mocą, własną drogą, swoim wysiłkiem, swoją pracą. Ale ja jestem no, trochę dłużej niż Bill Wu w tej wspólnocie i doktor Bob. Ja się naglądałem tyle przypadków, że ludzie wszystko robili, łącznie ze mną, by się wydawało, że robię wszystko, żeby nie pić, nie? A nie mogłem przestać pić. I tak samo było z wieloma moimi kolegami, nie? Oni chcieli przestać pić, a nie mogli. I niektórzy aż zeszli z tego świata i może tam dopiero zaznali spokoju od tej obsesji. Ja po prostu uważam, że jest to łaska, nie? Łaska niepicia. Taką, że tak jak mam wielu takich kolegów, nie? Którzy uważają, że to oni doprowadzili do tego, że oni nie piją. Tak naprawdę oni mogą nie wierzyć w Boga, ale ja wierzę w to, że dzięki łasce boskiej oni mają szansę tak naprawdę nic nie robienia i po prostu nie picia, nie? Mogą nic nie robić i po prostu nie będą pili. Te przestraszenie się, które mieli na początku, to im wystarcza, nie? Do tego, żeby nie pić. Wystraszył się i tak się wystraszył, że już nie chce do tego wracać i nie pije. No i chwała takim.
Ale ja po prostu do takich ludzi nie należę, nie? No, ja nie mam zamiaru się licytować z nikim, kto ile dostał w dupę, nie? Na pewno są ludzie, co dostali więcej ode mnie, nie wiem. Mam taki przykład takiego wieśka, mojego imiennika w Krakowie, go spotkałem na grupie dla bezdomnych. I patrz, on prowadził meeting i tak przerwa, tak fajnie mówił, podszedłem do niego, patrzę, a on nóg nie ma, nie? I mówię, Wiesiek, kiedy żeś przestał pić? Mówi, jak mi pociąg obciął nogi, mówi. Ja mówię, to wtedy przestałeś pić? Mówi, no. Mówię, kurczę, ładę, także ja dziękuję Bogu, że pomimo tych swoich górków, dołków, jakichś tam sytuacji, no udało mi się wreszcie, nie to, że wystraszyć, nie? Tylko do mnie doszło, że alkohol mnie już przestał pomagać. Nie dawał mi tej radości. Nie dawał mi tego ukojenia. Ja pijąc teraz zamiast tej kawy wódkę, ja absolutnie się lepiej nie poczuję. Nie? Nic mi to nie załatwi, a wprost przeciwnie, wpakuję się w takie bagno, że jedyne, czego będę pragnął, to napić się następną szklankę, żeby nie myśleć o tym. Ja tak naprawdę istnieję tylko dzięki temu, że nie piję. Dzięki temu ludzie jakoś chcą ze mną gadać. Ja nawet teraz byłem godzinę czasu u wspólnika. Tam pojechałem do niego na śniadanie sobie specjalnie. Nie? I tak gadaliśmy. Ja mówię, wiesz co, to wstaję rano i mi się tak chlać chce, albo żyć mi się nie chce, ja muszę zrobić. On mówi, wiesz, jak ty to lepiej już nie pij, nie? Bo ty jak pijesz, to będzie ciężko cię zatrzymać. Czyli nawet chłopak, z którym się znam 60 lat prawie, nie? I który jak pił, to pije, jak pije, to zawsze dzwoni do mnie, nie? Mówi, może byś się napił, ale potrzeźwę, bo to nie chcę, żebym ja się napił, nie? Także dla mnie nie ma, z moją partnerką mi się dobrze piło, nie? Ale te 6 lat temu, jak ja się napiłem, pierwszy to ona nie mogła słuchać tego mojego jęczenia, nie tego, no napij się ze mną, napij się. I w końcu zaczęła wyzwania z mojego telefonu, żeby ktoś mi pomógł, bo sam sobie nie byłem w stanie pomóc. Nie? Po tylu latach sam sobie nie byłem w stanie pomóc. Nie byłem w stanie przestać pić. Bałem się tego momentu, że te myśli mnie dopadną. Cały czas chciałem być pijany. W takim amoku pijanym właśnie jeden z kolegów postanowił mi pomóc i kazał mi uklęknąć. Uklęknąłem razem z nim, pomodliliśmy się i dopiero poprosił lekarza, żeby zaczął mnie odtruwać. Lekarz dał mi, jeszcze wtedy kroplówki dawali. 6 lat temu i dali mi tą kroplówkę, później proszki. I na drugi dzień, drugi przyjaciel obecnie w Portugalii jest. Nie wiem, co tam z nim. Też ma chyba kłopoty, nie? I też chcę mu pomóc, ale on musi poprosić o pomoc, tak jak ja prosiłem, nie? Oni mnie zabrali na tydzień z klubem motocyklowym do Niemiec. I tam od razu wszedłem na program, poprosiłem o sponsorowanie obecnego mojego drugiego sponsora i tak jadę. No, w przyszłym roku zacznę 7 rok, jeśli dożyję. A teraz robię wszystko i pomimo tego, że tutaj, proszę bardzo, nikogo nie ma na tej sali, jest tylko prowadzący, pokażę jego nogi, żeby nie było mówione, żeby było wiadomo, gdzie jest, w jakiej to sali. I słuchajcie, i pomimo tego, że jest nas dwóch,
to ja przyszedłem na ten miting. Ja jestem 40 lat, a mój przyjaciel, co jest tutaj 17 lat, już kiedyś nie pił, nie? I też jest ze 20 parę lat w tej wspólnocie. Koło 30. I my, nam się jakoś chciało, nie? A inni może... Ja miałem dzisiaj do takiej myśli. Mówię sobie, a może na basenik skoczę, ale jak ja pójdę sam na basen, to mi jakoś te wspomnienia mi się przypomnie, jak ja tam chodziłem jeszcze z Norbertem, z chłopakami, z Czarusiem, z Arkiem. Arek teraz wyszedł z więzienia na odwyku, teraz idzie na drugi odwyk, teraz znowu do Puchy musi wrócić. Niektórzy już w piachu, żona Norberta w piachu, Norbert w piachu. Kurczę, blada, ja żyję i żyję tylko dzięki temu, że nie piję. Taka jest prawda o mnie, o tym, który coś tam wie. Nie? Wiem, ale wiem, że jest piękna pogoda, jest upał, ale dla mnie ten upał jest niebezpieczny. Dla mnie jest to niebezpieczne. Ja bym się zabił tutaj dzisiaj, jak ja bym pił. Ja mówiłem, że z serducha bym chyba nie wytrzymał. Bo ja już mam takie mrozki, że mnie nawet na trzeźwo mi się robi kiwa. A co dopiero, jakbym się nachlał w taki upał. Ale jak jestem trzeźwy, to w taki upał po prostu bardzo mam słabą psychikę. Fatalnie się czuję psychicznie. Nie mam, miewam niedobre myśli. Nic mi się nie chce. Wszystko mnie denerwuje. I to mi pokazuje po prostu, że nie jestem taki jak wszyscy alkoholicy. Że nie piję i wszystko jest w porządku. Ze mną jest tak, jak to kiedyś Wiktor, świętej pamięci, Osiatyński. Wiktor się pytał, mówi, wiesz, doktor Jekyll i Mr. Hyde, kogo trzeba leczyć? Czy tego potwora Mr. Hyde'a, czy doktora Jekylla? Ja mówię, no tego potwora. On mówi, nie, doktora Jekylla trzeba leczyć, bo to on jest chory. To on bierze świadomie tą truciznę do ust i tak dalej. Wtedy, kiedy jest wszystko niby dobrze, wtedy on sobie tą miksturę łykał i zmieniał się w Mr. Hyde'a, nie? I tak samo ja, niby ze mną jest wszystko dobrze, wszystko fajnie, ale nie wiem, czy ja kiedyś to wyplenię z siebie, nie? Ja po prostu, ja mam problemy nie tyle z piciem, ale co z brakiem chęci do życia, nie? Mi się nieraz nie chce żyć, nie? Nie chce mi się nic robić, kompletnie nic. Ja mam teraz tam jakieś plany, coś tam sobie wymyślałem, ale mi się nie chce. I tak gadałem ze wspólnikiem i mówię, wiesz co, może byśmy tak opłynęli świat dookoła, nie? On tam ma parę groszy, ja mogę też mieć parę groszy. Ale ja mam chorobę morską. Nie mogę po prostu cały czas na tym. To nie to, że tak jak ja teraz tydzień czasu wróciłem z żaglówki i tam pokiwało trochę. Tylko na morzu są takie fale, jak tutaj do sufitu i z powrotem. I to po prostu, ja to miałem na Morzu Śródziemnym, 50 km od brzegu, od Neapolu, na wyspie Capri. Płynęliśmy taką szalupą, mieliśmy wejść do gropy, do groty lazurowej i nie mogliśmy, bo ten sternik się bał, że się roztrzaska o tą. Bo tak huśtało, góra, dół i różnice były 20 metrów. Nie? Także mam to z bani, wycieczkę dookoła świata jachtem, ale
jest samochód, jest motocykl. Byłoby to wtedy troszkę droższe, no ale może warto o tym pomyśleć. Także dziękuję, że się mogłem wypowiedzieć dla tak licznego audytorium, ale wiem, że tam na naszej grupie, która tu miała trzecią rocznicę, są tacy, którzy nas słuchają. A Maciek, ty też możesz pozdrowić tam wszystkich. Pozdrawiam wszystkich. No, także trzymajcie się i wszystkiego dobrego. Cześć.